Czy w dawnych borach Mieroszowa mieszkały kiedyś strzygi, szare ludziki, skrzaty? No cóż, dzisiaj tego typu słowa budzą w nas drwiący uśmieszek. Ale okazuje się, że z przekazów wynika, że takie stwory istniały. Oczywiście są to wszystko legendy, są to wszystko pewnego rodzaju mity, bajania, przekazywane z pokolenia na pokolenie dawnych mieszkańców Mieroszowa, czyli Frydlandu. Okazuje się, że tak, że są przekazy mówiące o tym, że na tym terenie, na terenie Mieroszowa, żyły, istniały dziwne istoty. Istniały strzygi, istniały szare ludziki, jakkolwiek byśmy o tym nie myśleli, i wiele innych, napół mitycznych, legendarnych postaci. Mówi o tym przedruk, jaki mam tutaj w swoich rękach, ze starej książki autora Augusta Wernera, wydanej w 1833 roku, a noszącej tytuł Kroniki Mieroszowa i okolic. Książka została przetłumaczona częściowo, jej pierwszy rozdział, przez pana Stefana Werempka w 1990 roku. Książka zawiera historie i dzieje, legendy i mity związane z Mieroszowem i okolicami. Ja na potrzeby naszego dzisiejszego materiału wybrałem tylko te elementy dotyczące bajań, legend i mitów. I tak oto autor kroniki jeszcze w latach 60. XIX wieku widział pędzących jeźdźców na białych koniach między Golińskiem a Starym Mieroszowem. Zwykle odbywało się to w czwartki w tygodniach odpustowych. No cóż, jakbyśmy się dzisiaj do tego ustosunkowali? Czy jest to prawda, czy jest to legenda? Traktujmy to jako mit, pewien przesąd. Kolejny fragment. Woda jest ożywiana przez wodników, przez nimfy wodne albo straszydła wodne zwane Wassermixen. To jest ciekawy fragment, zwróćcie na to uwagę. W ziemi żyją strażnicy skarbów, szarzy ludkowie, ludziom ufający i im przychylni, a wzdłuż podgórza Mieroszowskiego gnieżdżą się tak zwani poprzecznicy, tak zwani kwertludkowie, gromadzący się w poprzecznych lochach lub podziemnych izbach. Nasza okolica znana jest z tego, że są tu karzełkowate istoty, być może błędnie określane jako krasnoludy. Znajdują się one między Różaną a Łączną. Legenda głosi, że w okolicy Golińska są podziemne przejścia zajęte przez krasnoludów przychodzących ludziom z pomocą. Koniec cytatu. Czy szare ludziki czegoś wam nie przypominają? Czy w dzisiejszych czasach szare ludziki nie odnoszą się do rzekomych wizyt obcych cywilizacji? Ich opis jest bardzo bliski temu, co możemy zobaczyć w kronice Mieroszowa. Małe, nieduże, szare istotki. Takie też meldują nam
różne przekazy z dzisiejszych czasów, opisując tak zwanych szaraków. Wygląda to bardzo bliźniaczo, nie my sądzicie? Czy nie jest tak, że po prostu my dzisiaj zupełnie inaczej patrzymy na pewne rzeczy, które wokół nas się dzieją? Nasze umysły są zaczadzone całym tą pyłem, chmurą elektromagnetyzmu. Jesteśmy nieczuli na pewne rzeczy, które dzieją się wokół nas. Powoduje to między innymi to, że wyśmiewamy pewne rzeczy, które być może istnieją, ale z racji tego, że nie widzimy tego, bo jesteśmy zanurzeni w mgle elektromagnetycznej, wychodząca z naszych smartfonów, radioodbiorników, telefonów, stacji nadawczych, chmura powoduje być może to, że pewnych rzeczy nie dostrzegamy, a dostrzegali to nasi przodkowie. To takie moje przemyślenia. Nie identyfikuję się z nimi. Ale pomyślcie nad tym. Kolejny cytat. Hojne w tego rodzaju fantazje były okolice wokół łąkowych młynów, okolice między bydlęco-paszowych dróg z wypasami, a między dworcem oraz niziną, tak zwanym trawiastym buszem koło Golińska. Stylistyka jest taka troszkę niepoprawna. Myślę, że to jest wina tłumaczenia. W buszu koło Golińska. Dziś jeszcze wielu wierzących opowiada o powrocie i wygnaniu niebłogosławionych nieboszczyków. Czyli co? Mówimy tutaj o zombie? O powrocie nieumarłych na teren Mieroszowa. Zostali oni wypędzeni. Co było przyczynkiem do powstania tej legendy? To jest bardzo interesujące. Kolejny cytat. Opowiada się także o upiornych siwkach i czerwonych świniach ukazujących się samotnie zbłądzonym wędrowcom w ciernistych krzewach i różnych mokradłach. Wielka jest jeszcze wiara w moc czarujących różdżek. Na przykład wystające korzenie zebrane przez dzięcioły odpowiadają znaczeniu wiązek rózg pociętych w Wielki Piątek. Co o tym myślicie? Niejedna stara kobieta, mimo swej szlachetności i powadze, uchodziła za czarownicę. Skierowany na nią wzrok wystarczał, by popaść w największe nieszczęście i zostać potępiony. Także ludzie posiadający wyrobioną zręczność w palcach, dokonujący różnych sztuczek, uchodzili powszechnie za czarowników. Zaczarowanemu gołębiowi przypisywano określoną osobowość spośród starszych ludzi. Żywa jest dotąd jeszcze wiara w czarownicę w hrabstwie kłodzkim oraz w okolicy Chełmska Śląskiego. Zabobon o zmorach, strzygach nadal się tutaj rozwija. Widoczne są też ślady o duchach drzewnych. One to szczególnie upodobały sobie miejsca pobytu w wiejskiej chacie Bomla oraz na jego gruszy. Strzygi w kolejności zajmowały miejsca na cmentarzach, przy kościelnych oraz w pobliżu szubienic, zwłaszcza tych, które stały na wzgórzach. No cóż, u nas w Mieroszowie
była szubienic na wzgórzu właśnie. Przypadek? Nie sądzę. Strzyki, o których słyszycie, były to istoty wampiryczne, według dawnych wierzeń. Były to demony kobiece o ptasich skrzydłach i szponach. Żywiły się ludźmi, wysysały krew i wyżerały wnętrzności. Strzyki nie kierowały się jednak wyłącznie agresją. Czasem mściły się za krzywdy wyrządzone podczas pierwszego życia. Strzyga jako postać wampiryczna mogła zostać unieszkodliwiona poprzez wbicie gwoździa lub pala w jej serce. Często pomocnym, żeby unieszkodliwić strzygę, było jej spalenie żywca. Strzyga jest, można powiedzieć, główną bohaterką świetnej książki Stefana Dardy Dom na wyrębach. Jest też w formie audiobooku. Polecam. Rzecz dzieje się na Lubelszczyźnie. Wyśmienita powieść. Zmora zwana była również Marą. Stąd też powiedzenie dawniejsze: sen Mara, Bóg wiara. Bardzo ciekawe jest to nawiązanie do takiego fajnego polskiego horroru Wilczyca, gdzie główny bohater, który jest nawiedzany przez wilczycę, przez taką zmorę, marę, żegna się i mówi: sen Mara, Bóg wiara. Zmora w wierzeniach słowiańskich i nordyckich była istotą półdemoniczną. Była duszą człowieka żyjącego lub zmarłego, która nocą męczyła śpiących, wysysając z nich krew. Kolejny cytat. Góra Reichmer, czyli miłość, w tłumaczeniu czyniąca bogatym. To samo ma się z górą Storchberg, czyli Storzek w Unisławiu Śląskim, w tłumaczeniu dosłownym z niemieckiego góra Bociana. Przez nas nazywana Bocianką. To jest taki piękne wzniesienie, piękna góra, jak jedziemy z Mieroszowa przez Unisław. Jest ona po prawej stronie. Ja kiedyś zrobiłem tam film odnośnie materiału starej chałupy w Kowalowej i Wapienniku. Także zapraszam do oglądania. Która obserwowana, ta góra, góra Bocianka, która obserwowana ściśle według przepisu i we właściwej godzinie, w wieczór wigilijny, chętnie obdarowuje nas błogosławionym złotem. W Kowalowej, Schmidtdorf, w miejscu, gdzie obecny jest kort tenisowy, mieściła się restauracja, kawiarnia o nazwie Reichmann. W tym miejscu, z okresu pogańskiego jeszcze, pochodzą dwa obrzędy, do dziś jeszcze żywotnie trwające i odbywane co roku w letnią niedzielę oraz wieczór. Oba mające typowo charakter niekultywowany w dzisiejszej tradycji. Policja w ostatnich dziesięcioleciach daremnie zwalcza owy kult. Mówimy cały czas o XIX i XVIII wieku. Pamiętajmy, nie mówimy o dniu dzisiejszym. Oba bowiem obrzędy, czemu nie da się zaprzeczyć, objawiają się nieprzyjemnym i zatrważającym krzykiem, natrętnym i gwałtownym i nieustannie narastającym. Stwór Rybekal. Według mniemania mniej oświeconych mieszkańców to duch mający siedzibę w górach, dobrotliwy, odważny, mający się w stosunku do zaczepiarskiego rodu Sippe, który żył na tych terenach, dosyć wrogi sposób. Mówię, stylistyka jest dosyć niepoprawna, dlatego że tłumaczenie jest może odrobinę nieścisłe. Do dzisiaj żywa jest legenda o straszydle, potworze, tak zwanym Popelmanie. Był to stwór w białym kitlu. W lasach żyły drzewne lub krzewiaste kobietki, małe, mizerne,
ubrane były to żeńskie ludki. Kiedy nad górami wędrują chmury, to ludzie z okolicy mawiają, że płyną puszyste kobietki. Dosyć fajnie to brzmi. Z tej okolicy pochodzi także powiedzenie, jedyne w swoim rodzaju. Miejsce, gdzie można zobaczyć białe wróble. Domowego ducha postrzegano w symbolu skarżącej się kobiety. Jest dalej żywa legenda i wiara w czarownicę. Zdarza się jeszcze w dzisiejszych czasach. Pamiętajmy, mówimy o XVII-XVIII wieku. Że dzieci i dorośli w poetyce stawiają nadal bożków. I tak jak głosi jedna z legend, wśród szarych, górskich ludów mówi się o nocnym myśliwym, który z zaprzęgiem sfery psów. Pamiętam, że na pewno to nie chodzi o sferę. Tak jest tłumaczenie sfera. Chodzi o zaprzęg psów, zapewne. Pędzi on przez powietrze ponad polami. Także ta pochodząca z okresu przemian religijnych kukułczano, pewnie chyba w kółko powtarzana i przekazywana innym pokoleniom legenda, która jakoby w dość dużym stopniu odnajdywała odzwierciedlenie w rzeczywistości. Chodzi o boga Wodana, pędzącego na szarym siwku. Ten siwkowaty jeździec jest jeszcze w wielu miejscowościach Śląska. Koniec cytatu. Stylistyka kulawa, podobnie jak ja, ale nie o stylistykę tu chodzi. Chodzi raczej o to, że tego typu przekazy, legendy, bajania istniały i funkcjonowały. Co to oznacza dla nas? No dla nas to oznacza, że ja nie wiem, czy wy znacie takiego gościa, który nazywa się Dariusz Kwiecień. On często w swoich opowiadaniach mówi o szarych ludzikach, o strzygach, o wampirach. I tak, to są bajania, to są legendy. Natomiast ja, oglądając jego filmy, miałem dużą dozę sceptycyzmu na Boga żywego przez ten upał. Że no to, co on mówi, to są rzeczy wymyślone przez niego. Że on nie czerpał z żadnych źródeł. Okazuje się, że są źródła. Tak jak w naszym przypadku, Kroniki Mieroszowa i okolic 1833 roku, napisaną przez Augusta Wernera. Tak samo Głuszyca, w której głównie działa Dariusz Kwiecień, też na pewno obfitowała w tego typu legendy. Ja, broń Boże, nie chcę twierdzić, że musimy w to wszystko wierzyć. Natomiast musimy troszkę inaczej na to spojrzeć, że nie jest to wymysł ani mój, ani to nie jest wymysł Darka Kwietnia. Przynajmniej nie w tych poszczególnych tematach, kiedy mówił on o szarych ludzikach i tak dalej. Są to gdzieś przekazywane z pokolenia na pokolenie bajania, no bo tak to należy rozgraniczyć. Czy mamy w nie wierzyć, czy mamy wierzyć w szare ludziki, czy mamy wierzyć w strzygi? Pozostawiam to już wam do rozwagi. Zastanawiacie się na pewno, w jakim miejscu kręciłem dzisiaj film dla was. Otóż jest to stary piec konstrukcji Hoffmana, znajdujący się w sąsiedztwie Mieroszowa we wsi Nowe Siodło. Wybaczcie jednocześnie, że nie chodziliśmy dzisiaj gdzieś w plenerze, ale związane jest to z tym, że na dworze leje się dosłownie żar. Mamy 34 stopnie, słońce wypala mózg, więc postanowiłem schronić się w piecu. Tak, tu jest bardzo przyjemnie. Jest tutaj znacznie chłodniej. No cóż,
żegnam się z wami. Trzymajcie się. Cześć.